Cześć. Tak, dzisiaj opowiem wam o barterze i przedstawię wam taką historię swojej firmy, jak to się wszystko zaczęło. I chciałbym was troszeczkę również tą historią zainspirować, żebyście sami zaczęli wykorzystywać właśnie takie możliwości wymian prowadzenia transakcji handlowych, o których wam będę opowiadał. Na początek chciałem podziękować Izie i Iza Karkocha w tym tygodniu, jak jeszcze miałem problem ze złożeniem tej prezentacji, podesłała mi bardzo ciekawą historię. W zasadzie przypomniała mi historię, która się wydarzyła w 2005 roku, gdzie ten człowiek, Kyle McDonald, ale on akurat nie ma nic wspólnego z burgerami ani z frytkami, ma za to coś wspólnego z barterem, ponieważ on w 2005 roku wymienił ten czerwony spinacz na ten dom, za którym stoi, o czym rozpisywała się prasa. Jak on tego dokonał? Wziął spinacz, spinacz wymienił na długopis w kształcie ryby, długopis w kształcie ryby wymienił na grill podróżny, przepraszam, na ręcznie rzeźbioną klamkę, którą to z kolei wymienił na grill podróżny z paliwem, grill wymienił na generator prądu, generator na pusty keg z neonowym napisem Budweiser. Pusty keg wymienił z kolei na skuter śnieżny, ten na dwuosobową wycieczkę, później była ciężarówka do przewozu mebli. Tutaj mam ściągę, bo jeszcze parę rzeczy się pojawiło. Kontrakt nagraniowy, popołudnie z muzykiem Alice Cooperem, rola w filmie. No i na koniec kanadyjskie miasteczko o nazwie Kipling zaproponowało mu ostatecznie dom do wymiany. Więc widzicie, barter działa, ma się bardzo dobrze i takie historie zdarzają się również na naszym rodzimym Poletku. Opowiem wam moją historię związaną z barterem. Moja pierwsza transakcja, co prawda nie barterowa, za którą zarobiłem pieniądze, niewielkie, ale jednak, rozpoczęła się w tym kiosku, gdzie dowiozłem rozkłady jazdy, które sam ręcznie zrobiłem. Ale jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się rok wcześniej w Akademiku Piast, w którym mieszkałem przez 3 lata. Sytuacja miała miejsce pewnego poranka, kiedy to obudziłem się po całkiem niezłej imprezie. Coś takiego jak wczorajszy before. Obudziłem się i zorientowałem się, że nie mam portfela. Skojarzyłem, że ktoś wchodził do naszego składu, ale byłem jeszcze w takim stanie, że nie za bardzo kojarzyłem. Nie skumałem, że może to być złodziej po prostu, który zajął mi portfel. Ale nic strasznego się nie stało, bo akurat byłem na kupnie nowego portfela, tylko nie mogłem się zdecydować po prostu, więc łaziłem z tym starym. Więc złodziej zdobył stary portfel, pusty w dodatku, bo wszystko wcześniej przepiłem, a resztę pożyczyłem koleżance na taksówkę, więc kasa do mnie wróciła. Bank miałem na samym dole, więc szybko zszedłem, zablokowałem karty, więc w zasadzie nie straciłem nic cennego, poza rozkładami jazdy. Kiedy wróciłem do siebie, do swojego rodzinnego Sosnowca, gdzie właśnie stał ten kiosk, to jest to, co po nim pozostało, poszedłem, żeby zakupić te rozkłady. Okazało się, że w jednym kiosku nie było, w drugim nie było, w trzecim nie było. Więc zadałem pytanie, a kiedy ostatnio były? No dawno tego nie było, ludzie się pytają. Stwierdziłem, no kurczę, skoro nie mogę kupić, no to będę sobie musiał zrobić te rozkłady. Ale po co robić jeden rozkład, jak można zrobić od razu wiele tych rozkładów? Więc wróciłem do tego pierwszego kiosku, zapytałem się, czy byliby zainteresowani zakupem rozkładów. No jasne, klienci są, więc proszę przynieść. Więc nabyłem drukarkę, laminator i właśnie w akademikowym zaciszu robiłem sobie rozkłady jazdy, takie jak te, i przywoziłem do Sosnowca. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że po co mam tak kursować do Sosnowca z rozkładami, przecież w Krakowie również są kioski, również są potrzebujące osoby, na miasteczku mieszka 10 tysięcy studentów, przecież oni kupują tego typu rozkłady, tylko w wersji kserowanej po złotówce. Więc postanowiłem sprzedawać takie rozkłady w kiosku przy akademiku po 2 złote. Przyszedłem tydzień później, zapytałem się, kiedy mogę przynieść następną partię. Okazało się, że nie, pani dziękuję, ponieważ sprzedały się tylko 2 rozkłady.
No i co tu zrobić? Mój biznes, który założyłem kilka miesięcy wcześniej, właśnie pada, bo nie mogę go przenieść do kolejnego miasta. No i wtedy w mojej głowie pojawił się pomysł. Kurczę, tacy jesteście, nie chcecie wydać 2 zł na takie piękne rozkłady? No to dostaniecie je za darmo wszyscy. Ale zapłacą za to reklamodawcy. I w ten sposób przez 4 lata wydawaliśmy po 10 tysięcy egzemplarzy, które drukowała dla nas drukarnia i roznosiliśmy je każdemu studentowi. Jeśli ktoś mieszkał w tamtych czasach na miasteczku studenckim, to być może trafił do niego chomik, bo tak się nazywał. Spontanicznie tak go nazwaliśmy. Czym jest barter? Bo teraz będę wam opowiadał, jakie transakcje przeprowadzałem właśnie dzięki tym rozkładom. Barter jest to wzajemna wymiana usług. Czyli jedna usługa wędruje od jednej osoby do drugiej i z powrotem. Barter może polegać na usługach takich typowo prywatnych, ale mogą to być oczywiście usługi biznesowe, z których trzeba się rozliczyć. Bydło było walutą w starożytnym Rzymie. W dawnych czasach ludzie rozliczali się, nie korzystali z pieniędzy, pieniądze pojawiły się trochę później. Ludzie korzystali do wymian wykorzystywali to, co mieli cennego. Więc w Rzymie było to bydło, na terenach Polski było to zboże, wymieniano się również na niewielkie skórki zwierzęce bądź też chusty. Coś, czego nie dało się wykorzystać w inny sposób, było elementem wymiany. Bydło po łacinie oznacza pecus, a pekunia, która pochodzi od nazwa bydło, oznacza pieniądze. Dlatego mówi się, że pieniądz nie śmierdzi. Pekunia non olet. Bo rzeczywiście, kiedy wprowadzono pieniądze, to ta waluta, którą się wymieniano, przestała śmierdzieć. To są rzeczy, które tutaj wrzuciłem jako przykład wymiany. To, co udało mi się zdobyć w wyniku barteru, posiadając właśnie taki nośnik reklamowy, jakimi były bezpłatne rozkłady jazdy. Kiedy okazało się, że udawało nam się sfinansować już cały nakład, bardzo swobodnie podchodziliśmy do negocjacji z naszymi klientami. Mówię my, ponieważ pomagał mi w tym kolega ze studiów. Przykładem było 100 kebabów. To był kebab na Wiśnej w Krakowie. Prowadził go jakiś Azjata. Był zainteresowany 3 modułami reklamowymi. Kosztowały one wtedy bodajże 500 albo 600 zł. Zaproponowałem mu zwiększenie tego zamówienia o wymianę barterową. Był zainteresowany, dostałem kupony na 100 kebabów. Oprócz tego miałem mnóstwo kuponów do knajp, do restauracji, do kina, na siłownię, na solarium. Nie pamiętam, co tam jeszcze było. Były ciuchy. Obecnie wróciłem do wymian barterowych, ponieważ to była akcja, którą prowadziłem około 20 lat temu. I od kiedy mam agencję SEO, no to również udaje mi się zdobyć różne ciekawe usługi. Na przykład projekt mieszkania, na który bym sobie nigdy nie pozwolił, ponieważ jego wartość przekroczyła 10 tysięcy złotych, ale w sytuacji, kiedy można się było wymienić na usługi SEO, kilkumiesięczne, skumulowane, okazało się, że projekt jest dostępny i na pewno bez tego projektu bym sobie nie dał rady. O 2 rowerach zaraz wam powiem, ponieważ jest to troszeczkę bardziej skomplikowany barter. Barter jest neutralny podatkowo, zazwyczaj. Dochodzi do tego wtedy, kiedy faktury wystawione na wzajemne usługi bądź towary są opodatkowane tą samą stawką VAT-u. Czyli porówno po 23%, albo może to być inna oczywiście stawka. Ważne, żeby zachować neutralność, to te stawki powinny być takie same. W zwykłej transakcji jedna osoba oferuje usługę bądź towar, druga osoba płaci.
Więc po jednej stronie pojawia się przychód, a po drugiej koszt. W przypadku barteru te dwie sytuacje odbywają się jednocześnie, czyli przychód jest kosztem w jednym i w drugim przypadku. Dlatego mówimy o neutralności podatkowej. Zdarzenia gospodarcze, mimo że są, mimo że wystawiamy na nie faktury, to nie musimy od tego odprowadzać żadnych podatków. Oczywiście warunek jest taki, żeby usługi dało się wrzucić w koszty. No, słyszałem o takich wymianach barterowych, gdzie na przykład zaprzyjaźniona firma zaoferowała stronę, a gabinetowi dentystycznemu i w drugą stronę właściciel firmy dostał aparat ortodontyczny. No to tutaj nie można mówić oczywiście o neutralności podatkowej, no bo jedna ze stron będzie musiała, bo trzeba będzie odprowadzić podatek, no bo w żaden sposób się tego aparatu nie wpisze w rozliczenia. Księgowa na to nie pozwoli. To jest grupa barterowa, którą założyłem na początku tego roku, jakby zdając sobie sprawę, że barter ma wciąż duży potencjał. Grupa barterowa liczy w tym momencie ponad 800 osób i umożliwia znajdowanie się osób, firm, które chciałyby wymienić się w barterze, czyli mają coś do zaoferowania, są otwarte na inne usługi. Więc zapraszam do dołączenia. Problem z tego typu inicjatywami jest taki, opiera się po prostu na ludzkiej inercji. Nie każdemu się chce oczywiście pisać, nie wie jak, więc no, trzeba być aktywnym, żeby z tego barteru skorzystać. Jest to zupełnie inna forma transakcji niż kupowanie. W przypadku kupowania można wykluczyć nawet często kontakt z drugą stroną. Po prostu płacimy kartą, na przykład robimy przelew i nawet nie wiemy, komu zapłaciliśmy. W barterze barter jest uznawany za taką formę wymiany, gdzie zachodzą również inne zjawiska. Networking, zacieśniają się więzy, trzeba więcej rzeczy umówić, jak się będziemy rozliczać i tak dalej. Dlatego kolejną... Aha. Teraz opowiem wam, czym jest triada barterowa, ponieważ inaczej. Żeby transakcja doszła do skutku, musimy mieć partnera, z którym się wymienimy na coś. I to jest zwykle problem, żeby znaleźć firmę, która będzie zainteresowana, która jest nam w stanie dać to, czym my jesteśmy zainteresowani i vice versa. Dlatego często szuka się kogoś na przyczepkę, kto się z nami zamieni. I takim przykładem triady barterowej jest właśnie wymiana, w efekcie której zdobyłem dwa rowery. Polegała ona na tym, że stacja radiowa chciała się zareklamować na okładce, ale mogła nam zapłacić tylko w barterze, więc zaoferowali nam czas antenowy. Ja akurat nie chciałem się reklamować, bo to nie byłaby dobra forma promocji, więc przetrzymałem sobie kilka miesięcy ten czas antenowy i kiedy mój klient robił jakąś kampanię reklamową, a klient sprzedawał rowery, zaproponowałem mu właśnie ten czas i wymieniłem się na dwa rowery. Jakie są mity na temat barteru? Barter jest nielegalny. To bzdura. Barter jest, oczywiście, że barter jest legalny pod warunkiem, że robimy to zgodnie z prawem, czyli wystawiamy wzajemne faktury. No ale wiadomo, jak to jest w rzeczywistości. Czasami ludzie nie chcą wystawiać faktur. Przy wymianie barterowej możemy zostać oszukani. Przy każdej transakcji możemy zostać oszukani. Barter nie jest tutaj żadnym wyjątkiem, gdzie pojawiałoby się więcej oszustw. Wprost przeciwnie, w przypadku wymiany barterowej lepiej znamy oferenta niż w przypadku zwykłych transakcji. Barter jest archaiczny. No to, że barter powstał znacznie wcześniej niż pierwsze pieniądze, no to nie oznacza, że on nadal jest archaiczny, ponieważ w barterze pojawiają się możliwości poszukiwania tych partnerów. Mamy teraz takie, mamy możliwości tworzenia grup, wyszukiwania się nawzajem. No i też częsta opinia, z którą się spotykam, w barterze się nie najem, wolę gotówkę. No musimy sobie zdawać sprawę, że zarabiamy pieniądze po to, żeby je wydać na usługi, na towary, których potrzebujemy. Więc skoro je mamy wydać, no to te pieniądze i tak
od nas odejdą? Dlaczego nie mamy zamienić naszych usług od razu na inne usługi i zaoszczędzoną w ten sposób gotówkę wydać na jakiś inny cel? Ponieważ, tak jak wspominałem, pewną barierą w prowadzeniu transakcji barterowych jest właśnie ludzka aktywność, postanowiłem stworzyć platformę. Platforma właśnie się tworzy w barterze oczywiście, robi ją zaprzyjaźniona firma, dla której my robimy SEO. I celem tej platformy będzie łączenie, maczowanie wzajemnie usług, oferentów, czyli będzie można zaznaczyć, co się oferuje, czego się szuka, no i system powinien w tym pomóc. Czyli na koniec, jakie są zalety barteru? Barter może poprawić naszą płynność finansową, pogłębia nasze relacje biznesowe, zwiększa możliwości firmy. Zwiększa je w taki sposób, że jeśli nie mamy gotówki, natomiast mamy wolne moce przerobowe, no to możemy je przeznaczyć na usługi dla innych firm i uzyskać w ten sposób jakieś inne cenne rzeczy bądź usługi. Barter umożliwia funkcjonowanie przy problemach finansowych firm. No niestety teraz zaczęła się plaga bankructw, jest ich znacznie więcej, o czym no nie do końca się mówi, ale jak bankructwo zachodzi? Firma, która traci płynność finansową i ma jakieś zaległości względem na przykład urzędu skarbowego, no musi się spodziewać zablokowania rachunku bankowego. Blokada rachunku bankowego to jest całkowity paraliż firmy, ponieważ no firma nie może nic kupić, a nawet jeśli sprzedaje, pieniądze do niej nie trafiają. Barter jest rozwiązaniem, które pozwala ominąć właśnie taką trudną sytuację. Zmieściłem się w czasie. I zapraszam wszystkich zachęcam do przemyślenia, do zastanowienia się, w jaki sposób można by wykorzystać barter w waszych firmach i zapraszam do wspólnych wymian.